Samorządy powiatu kościańskiego oraz miasta Kościana wspólnie z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zaprosili mieszkańców ziemi kościańskiej do wspólnego świętowania setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Według części historyków bitwa ta, zwana 18. najważniejszą bitwą w dziejach świata, zaważyła na losach Rzeczypospolitej i międzywojennej Europy. W Kościańskim Ośrodku Kultury zorganizowana została sesja popularno-naukowa pod tytułem Mieszkańcy powiatu kościańskiego w wojnie polsko-bolszewickiej. Sesji towarzyszyła wystawa Bitwa Warszawska – Stulecie Zwycięstwa, udostępniona przez Muzeum Regionalne w Kościanie. 2020 rok to rok wielu setnych rocznic. Dzisiaj 100 lat od wielkiej bitwy polsko-bolszewickiej, Bitwy Warszawskiej. Ale w międzyczasie także wiele tych stuleci obchodziliśmy w odniesieniu do organizacji, do administracji, do stowarzyszeń, do rodzącego się różnego rodzaju ruchu narodowego, do tej aktywności, która po wyzwoleniu zaczynała w Polsce funkcjonować, także w tym życiu gospodarczym. Tak więc dzisiaj jest ta pewna kontynuacja dla przypomnienia tego czasu, który miał miejsce w naszym kraju 100 lat temu. Podczas sesji popularno-naukowej, na którą zaproszeni zostali historycy, regionaliści, samorządowcy, miłośnicy historii, przedstawiciele instytucji, a także mieszkańcy powiatu, omówiono udział Wielkopolan w bitwie polsko-bolszewickiej. Przedstawiono opisy rocznic Bitwy Warszawskiej zamieszczone na łamach Gazety Polskiej. Wspomniano także o kościaniakach, kawalerach Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich oraz przypomniano generała broni Kazimierza Raszewskiego z Jasienia. Z tej okazji powstało też specjalne wydanie Wiadomości Kościańskich poświęcone wydarzeniom z 1920 roku. Początek obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej dla mieszkańców ziemi kościańskiej tak naprawdę miał miejsce w czerwcu, kiedy to delegacja samorządu powiatowego udała się do Osowa, by pobrać ziemię z cmentarza poległych w Bitwie Warszawskiej. Jednym z takich elementów, który miał w sposób szczególny podkreślić udział mieszkańców ziemi kościańskiej w tej wojnie, było znalezienie elementu łączącego miejsca, gdzie oni walczyli i ginęli, z Kościanem, z ziemią kościańską. Nic tak nie łączy jak ziemia. Dlatego jednym z takich elementów było podjęcie także decyzji o pobraniu z miejsca szczególnego dla tej warszawskiej bitwy, jakim jest cmentarz w Osowie, z istniejącym tam sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, spod pomnika poświęconego poległym tam żołnierzom ziemi i przewiezienie jej do Kościana. Szanowni Państwo, samo pobranie ziemi było dla nas, uczestników 25 czerwca, wydarzeniem niezwykle wzruszającym. Dla mnie osobiście, dla delegacji, z którą pojechałem, było to przeżycie, które nie jest codziennym wydarzeniem. To bardzo rzadko się zdarza, a być może w karierze raz w życiu. Przygotowano niezwykle starannie naszą wizytę. Byli zaszczyceni władze tamtego regionu, powiatu wołomińskiego, miasta i gminy Wołomin, samego Osowa. Byli bardzo zaszczyceni tym, że z Wielkopolski przyjeżdża delegacja po ziemię. Oni też tego nie notowali w historii, że ktoś przyjedzie po ziemię, by połączyć w ten sposób wydarzenia z tamtej ziemi z kościańską ziemią. Wojna polsko-bolszewicka, jak wiemy, przez dziesiątki lat była wstydliwie schowana, zapomniana, nie mówiło się o tym. Dzisiaj w stulecie możemy przypomnieć i myślę wykładami dzisiejszymi w sposób wyraźny przypomnimy to, co miało miejsce 100 lat temu w okolicach Radzymina, Osowa, Wołomina. Tam rozegrała się ta jedna z największych bitew, określana jako 18. bitwa w dziejach świata, która odegrała znaczenie i później, analizując, dostrzeżono znaczenie dla nie kraju naszego, tylko dla Europy, a może i dla losu świata.
Ziemia ta została złożona 15 sierpnia na Placu Niezłomnych w Kościanie, gdzie wmurowano też tablicę z inskrypcją: w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej synom ziemi kościańskiej poległym za ojczyznę, mieszkańcy Kościana, Kościan, sierpień 2020.